Witam serdecznie, Bachu z tej strony, a to jest kolejny odcinek z Dieta Online, a dokładnie odcinek uzupełniający do czwartkowego materiału z serii cenowego, w którym więcej opowiem wam na temat aktualnego tygodnia. A jest o czym opowiadać, dlatego że Rockstar niespodziewanie tym tygodniem rozpoczął event halloweenowy. Jeszcze nie mamy tych najważniejszych treści, ale już te początkowe, czyli premie na różne tryby adwersarza powiązane z Halloween, tryb survival z kosmitami, pierwsze prezenty halloweenowe, więc w najbliższych tygodniach będzie naprawdę ciekawie. Ale zanim przejdziemy do tego, no to oczywiście pamiętajcie o tym, że łapka w górę, subi, komentarz. Te rzeczy są mile widziane, a my teraz sobie zaczynamy. A więc jak wam mówiłem, event halloweenowy już się rozpoczął. I to jest tylko taki, powiedzmy, początek. To w sumie bardzo pasuje, bo to jest początek. Ale chodzi mi o to, że Rockstar o Halloween dba najbardziej z wszystkich świąt. Chodzi mi dokładnie o to, że jak macie ten Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, macie święta, to moim zdaniem to wszystko jest strasznie słabe, patrząc na to, co mamy przy Halloween. Bo Rockstar co rok dodaje jakąś małą rzecz albo większą rzecz do Halloween i przez te 10 lat troszeczkę nam się tego uzbierało i Rockstar zawsze te wszystkie rzeczy odpala na ten event, więc mamy natłok fajnej zawartości w krótkim czasie. Więc jeżeli na przykład jesteś taką osobą, która gra od święta, powiedzmy, w GTA, nie grasz regularnie i na przykład teraz nawet na dysku nie masz GTA, no to pobieraj, bo zaraz będzie potężny event, bo w tym roku także Rockstar co nieco dodał. O tej całej nowej zawartości, a także tym, co powróci najprawdopodobniej, zrobię wam osobny materiał, który pojawi się już niedługo na kanale, ale jeżeli byś bardzo chciał, na przykład w tej chwili, dowiedzieć się, co będzie, no to możesz sobie kupić sponsorka, który kosztuje 2 zł i tam w tej ofercie jest właśnie materiał, w którym bez montażu żadnego pokazuję wam zawartość, która niedługo trafi do gierki. A dla wszystkich widzów na dniach pojawi się materiał już zmontowany z większej ilości szczegółów, więc widzowie bez sponsora po prostu będą mieli fajny materiał, a widzowie ze sponsora będą mieli jeszcze ten sam materiał, tylko po prostu w lepszej formie z większą ilością szczegółów, więc każdy coś zyska. Ale dobra, to tyle, jeśli chodzi o te Halloween. O tym, jak mówię, będzie osobny materiał, więc teraz nie będę się za bardzo rozwodził, ale mówię wam, że naprawdę jest na co czekać, bo będzie potężna zawartość. Warto także dodać, jeżeli chodzi o zawartość z tego tygodnia, którą warto się zainteresować, no to oczywiście jest premia na biznes, premia na paczki raz, dwa, to jest zawsze przyjemna sprawa. Ja już swoje magazyny sprzedałem i teraz zapełniam je drugi raz, żeby je jeszcze raz podczas tej premii sprzedać. Bo to się mega opłaca, jeżeli zrobicie sprzedaż na pełnej sesji, zarabiacie 6 660 000 za jeden magazyn. Oczywiście, jeżeli macie pełny, duży i do tego jeszcze jest publiczna sesja, gdzie jest dużo osób, wtedy taki zarobek jest z jednego magazynu. A wiadomo, magazynów możecie mieć nawet 5, więc ja zarobiłem 32 bańki i teraz zapełniam magazyn jeszcze raz, sprzedam sobie je znowu i będzie kolejne 32 bańki na koncie. To jest spodzięte, że tak chore pieniądze da się teraz zarabiać. I są wciąż osoby, które uważają, że gra jest pay to win. Ale dobra, zostawmy to. Przejdźmy teraz do przedmiotu, który możecie dostać za samo wejście do gry. Prezentuje się on dokładnie w ten sposób. Czas jest do 11 października, jak widać. I za samo wejście do gry dostaniesz właśnie taką klasyczną, szkarłatną maskę diabła. I ona jest tyle fajna, że jest unikatowa, nie da się jej kupić. I co najważniejsze, ona wydaje dźwięk. Jest to jedna z niewielu masek, która wydaje dźwięk. Jak sobie tą maskę założycie, na przykład poprzez menu interakcji, albo poprzez garderobę, sklep z maskami, cokolwiek, no to wtedy wchodzicie w animację, ustawiacie animację na dźwięk maski i macie dźwięk zamiast używania animacji. Dokładnie w ten sposób to się prezentuje. Dajcie znać, czy wam się podoba. Dla mnie jest w miarę okej. Chociaż korzystać nie będę, ale fajnie mieć unikatowy przedmiot w swojej garderobie. Lecimy sobie dalej. Teraz może porozmawiamy sobie o tym, że Rockstar naprawił kilka błędów i one też pokazują nam kierunek, w jakim Rockstar może iść. Został podniesiony limit RP, jaki możesz dostać za deathmatche. Z 70 000 expa na 90 000. Jest to tyle ciekawa sprawa, że to są strasznie gigantyczne ilości. I do tego w tym tygodniu nie ma żadnej premii na deathmatche.
Więc w przyszłości możemy się spodziewać, że Rockstar da potężną premierę Deathmatch i taka zmiana jest po prostu potrzebna. Więc w kolejnych tygodniach możecie takiej premiery się spodziewać. Może być jakiś tryb specjalny, halloweenowy, deathmatchowy. Zobaczymy, co Rockstar wymyśli. Dalej, zostały wprowadzone poprawki do takiego narzędzia rockstarowego, który daje nam albo zabiera nam ciuszki. Najprawdopodobniej właśnie to jest przez to, że nadchodzi Halloween i Rockstar chce nam te przedmioty dać albo odebrać, które zdobyliśmy za pomocą glitchy. Bo była taka akcja, nie wiem czy to dalej działa, ale dało się zdobyć przedmioty, które nie były jeszcze wcześniej rozdawane za pomocą glitcha, że zakładało się jeden strój, potem się wchodziło jakąś inną kategorię i jakoś tam się gra plątała i dawała nam przedmioty, których nie powinniśmy mieć. Ale był taki, powiedzmy, problem z tym glitchem, że dawał nam ciuszki unikatowe, ale zabierał nam inne unikatowe ciuszki, które wcześniej odblokowaliśmy. Więc lepiej było tego nie robić, bo mogliśmy stracić coś, na czym nam zależy. Dalej. Został naprawiony glitch powiązany z Lostatos Customs, który dawał nam god moda na nasz pojazd. Zostało naprawione obejście do glitcha, który były związane z znikaniem z radaru za pomocą penthouse'u w kasynie. Dalej został naprawiony glitch na godmoda Avengera, a także został naprawiony jakiś błąd powiązany z mobilnym centrum operacyjnym i bunkrem. Tyle, jeżeli chodzi o poprawki, ale jest jeszcze inna rzecz ciekawa, którą Rockstar zrobił. Więc, słuchajcie, akcja jest taka, że niedawno dostaliśmy taką grę, która zwie się Red Dead Redemption w wersji na PlayStation 4, a także Nintendo Switch. I jest to tyle ciekawa sprawa, że tylko te konsole dostały właśnie tą nową wersję. Nie było wersji na Xboxa, nie było wersji natywnej na konsolę PlayStation 5, ale powiedzmy, że to miało jakiś sens, dlatego że to był tylko i wyłącznie port. A na nowych Xboxach da się odpalić wersję z Xboxa 360, więc nowa wersja nie była potrzebna. Ale problem jest taki, że ta nowa wersja ma język polski, a na Xboxie tej wersji polskiej nie ma. No ale można mówić, że okej, nie ma polskiego, ale przynajmniej gra jest o wiele, wiele tańsza. Prawda. Ale problem pojawił się teraz, dlatego że Rockstar po 2 miesiącach od premiery Red Dead 1, Rockstar niespodziewanie wypuścił patcha, który daje możliwość grania w 60 FPS-ach na konsoli PlayStation 5, jeżeli korzystamy z wstecznej kompatybilności. I jest to strasznie ciekawa sprawa, bo teraz wychodzi, że jak grasz na PS5, masz język polski, masz 60 FPS-ów, ale z minusów masz o wiele większą cenę, a także został z tej wersji wycięty multiplayer. A jeżeli grasz na Xboxie 360, w sensie inaczej, w wersję z Xboxa 360 na nowych Xboxach, to masz rozdziałkę 4K, multiplayer, a także niższą cenę. Kosztem tego, że nie masz języka polskiego. Ja siedzę w tych tematach rockstarowych dosyć mocno, a sam zaczynam się już powoli plątać w tym wszystkim. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas Rockstar się ogarnie, wypuści język polski na Xboxy, odblokuje FPS na nowych konsolach, albo po prostu wyda nawet tą nową wersję na konsolach Xbox, no bo kurde, ludzie tam są troszeczkę, powiedzmy, pokrzywdzeni w tym wszystkim. Chociaż w sumie nie do końca, bo mają multiplayer. A my nie mamy multiplayera, w sensie gracze PlayStation. Wiecie co? Mózg mi już paruje. Zakończmy ten materiał. Dziękuję wam za obecność. Siema, cześć. Hello!